męska połowa znanego duetu projektantów mody. Malarz, performer, autor ostrych komentarzy na temat celebrytów. Piotr Krajewski i ten charakterystyczny element jego fizjonomii. Ja zawsze się śmieję, bo z racji tego, że mam dystans do siebie, rzeźbiarzy tego nosa było wielu. Nos oceniamy wyłącznie jako ładny lub nieładny, ale najczęściej nie powinniśmy tego nosa zauważać najpierw. A u pana Piotra to jest centralna część twarzy i powoduje to nieodpowiednią ocenę jego osoby, która jest niezgodna z jego osobowością. Ludzie dają mi sygnały, cenię tą szczerość, że wyglądam na kogoś, kto by brał narkotyki czy coś. Wyjaśniam, nigdy w życiu nie brałem narkotyków. Piotr postanowił poddać się operacji tak zwanej plastyki nosa, czyli korekcji kształtu. Impulsem do podjęcia tej decyzji był problem natury medycznej. Włączył mi się bezdech senny i zauważyła to moja żona, która mnie dwa czy trzy razy obudziła i z wielkim strachem, że ty nie oddychasz. W tej chwili jednak przewód nosowy pana Piotra jest całkowicie zablokowany przez połamaną przegrodę wielokrotnie, tak jakby pozwijaną. My musimy teraz z tej przegrody takiej bardzo uszkodzonej zrobić przegrodę prostą, podpierającą nos. Przypadek Piotra stanowił wyzwanie dla chirurga i wymagał specjalnego przygotowania, w tym pełnego skanu czaszki za pomocą tomografu. Ten nos jest skomplikowany między innymi dlatego, że urazów było kilka. Urazy były ciężkie i urazy były właściwie nieleczone. Sam zabieg również znacząco różnił się od standardowej korekcji kształtu nosa. U Piotra przegroda nosowa została tak zdeformowana, że jedyną możliwością jej odtworzenia było przeszczepienie chrząstki, którą doktor Nasińska pobrała z ucha pacjenta. Później było mnóstwo cięcia, dłutowania, dopasowywania, zszywania i wreszcie po blisko 3 godzinach i uzyskaniu spodziewanego rezultatu doktor Nasińska umieściła na nowym nosie Piotra specjalny opatrunek, którego zadaniem jest utrzymanie kształtu nosa przez kilka pierwszych dni gojenia. Pomimo iż zabieg w ocenie chirurga należał do trudnych, już następnego dnia rano nasz pacjent był w pełni sił i w charakterystyczny dla siebie sposób komentował pierwsze efekty operacji. Pierwszy oddech, który złapałem dzisiaj, jak zdjęty został ten opatrunek, to poczułem się jakbym zszedł na świat, coś niebywałego, jakby mi do głowy poszło takie powietrze. Zawsze tutaj powiedziałem koleżance, może już nie będę czasami takich głupot gadał, bo będę miał mózg dotleniony normalnie jak człowiek, żartując teraz naprawdę, ale coś niebywałego, złapać pierwszy oddech. Myślę, że jest to podobne do porodu dziecka, które wychodzi z łona matki i łapie pierwszy. Tak samo ja się poczułem, coś niebywałego, kolory inne i tutaj nie fantazjuję, tylko takie zachwycenie się powietrzem, to coś pięknego, naprawdę. Piotr potwierdził też to, co podkreśla większość pacjentów poddająca się plastyce nosa. Coś niesamowitego. Naprawdę czuję tylko delikatne jakieś takie, że była ingerencja robiona z nosem. No, nie odczuwam żadnego bólu i nie mam żadnych środków przeciwbólowych podawanych. Coś niebywałego i trochę jestem zły na siebie, bo ten zabieg mogłem zrobić 20 lat temu. Tak sobie pomyślałem. Oczywiście tak duża ingerencja chirurgiczna zawsze wywołuje tymczasowe skutki uboczne, więc 4 dni po zabiegu Piotr wyglądał no właśnie tak. Za to efekt po 2 miesiącach oceńcie sami. Teraz to powiem szczerze, że jak wchodzi, to widać promienną osobę z osobowością. Nie widać tego nosa i to jest najważniejsze, żeby u nas nos był, a żeby go nie było widać na pierwszy rzut oka. Nie miałem tej świadomości, jak nie oddycham przed zabiegiem. To znaczy mi się wydawało to za coś normalnego. W momencie, kiedy złapałem pierwszy oddech, było to naprawdę, myślałem, że mam oddech aż do potylicy, czyli w sensie pełnego oddechu. Mam świadomość tego, że po 2 miesiącach jeszcze nie jest to ten oddech taki docelowy, że to trwa ileś miesięcy jeszcze, ale jakby miało być tak, jak jest teraz, zostać już, to jest perfekcyjnie, naprawdę. Operacje nosa zwykle nie wymagają długiej rekonwalescencji i pacjenci bardzo szybko wracają do wszystkich czynności życia codziennego.
Program nagraliśmy w Klinice Chirurgii Plastycznej Medical Aesthetic.